To było jeszcze tak niedawno, zaledwie kilka godzin temu. Szał sylwestrowych zabaw, toalety, szantan, tańce, tańce. Teraz wspominamy sobie tę chwilę. Tańce wspomina także Anna Senicz, pani Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Dancing. Foxtrot. Pocałunki z Florydy. Angielskie imiona. Pod gwiaździstą banderą Murzyn w banjo bije. Tańczymy. Czy pan chwycił mnie nagle w ramiona? Tańczymy. Czy rzuciłam się panu na szyję? Strach. Zmęczyłam się Charlestonem. Ach, chodźmy odpocząć wśród parawanów chińskich, gdzie się smoki droczą. O tu na tych poduszkach, pod tym abażurem. Lecz o czym pan rozmyśla w milczeniu ponurem? Pan tak pobladł i oczy ma pan jak ze stali? Boże, on chce mnie objąć, tak jak tam na sali. Młodzi, nie bez serca młodzi, a już starzy. Chcemy tylko tańczyć i milczeć. Życie szarpie nas jak kły wilcze, lecz któż pozna to po naszej twarzy? Kochać pragnąć kłamstwo, odwieczna gama. Nasz słownik ich nie zawiera. I po cóż mielibyśmy kłamać albo umierać? Tak było dziś, a przed laty. Teraz w różne okresy historii. Jako pierwszego poprosiliśmy o sylwestrowe wspomnienia pana Kazimierza Wichniarza. Jakiego Sylwestra wspomina pan najmilej? Jestem trochę zaskoczony pytaniem, bo ich w moim życiu było dużo, ale... Jeden z tych, który utkwił mi naprawdę, był dosyć dawno, dnia dzisiejszego, bo miało to miejsce 30 lat temu. W tym czasie przygotowywaliśmy wesele Stanisława Wyspiańskiego. Było to przed ruszeniem wielkiej ofensywy, prawda, w tej pierwszej stolicy odrodzonej Polski Ludowej w Lublinie. Wesele reżyserował Jacek Oszczerowicz, Jan Kreczmar. Dzisiaj, jak pani wie, pani redaktor, nieżyjący. No, było nas dużo, bo w tym sylwestrze brało udział, nie brali udział nie tylko koledzy aktorzy, ale i personel techniczny, koledzy fryzjerzy, no, ci wszyscy, którzy mieli to szczęście,